Dużo ludzi też daje tutaj Dream Eaters, aczkolwiek wydaje mi się, że ten jeden mecz przynajmniej wygrałem, dlatego dam tu 0-3 MIBR z racji właśnie na to, że grałem z trenerem. NC myślę, że nie uda im się dalej wyjść, dlatego dam tutaj jeszcze myślę G2 MIBR, myślę, że raczej zrobią to 0-3 z tym trenerem. Vitality myślę, że tak samo, że nie uda im się, po prostu to nie może się udać. No i co, po tym fantastycznym wstępie możecie się dowiedzieć, iż mój pikem wyłożył się na głowę. Nie wiem, naprawdę, to mnie podkusiło dawania MIBR na 0-3. Mogłem dać Dream Eaters, drużyna, którą każdy stawiał na 0-3. Każdy ją stawiał, mało osób się bawiło w coś innego niż tutaj Dream Eaters, aczkolwiek nie, mi się przywidziało, że oni meczu grają, że MIBR zrobi 0-3, no. No i przez to właśnie zabrakło mi jednego punktu do złotego żetonu. Po co ja się bawiłem Faceclan? Po co ja się w Norm bawiłem? Czemu ja nie dałem Vitality na przejście? A Els? Proszę, 3-0. Można, można. Więc. O Boże, naprawdę ten pikem. Znaczy, to nie tyle co pikem jest nieprzewidywalny, czyli. Nie tyle co pikem jest nieprzewidywalny, tylko po prostu drużyny obvious przeszły. Znaczy, no nie takie obvious. Tylko, no, Vitality. Nie wiem naprawdę dlaczego. Co mnie podkusiło? No tutaj 2 punkty bym miał praktycznie. No ale no cóż, no nie będziemy teraz płakać. Możecie zobaczyć. Poprawnie wytypuj 5 drużyn. Niestety się nie udało i złotego żetonu jeszcze nie mam. Ale na diamentowy już niestety nie będzie szans. Aczkolwiek, słuchajcie, co do tego odcinka. Skoro. Tutaj obejrzyj na żywo przynajmniej jeden mecz fazy mistrzów. To za to już dostanę jeden punkt, czyli będę miał złoty żeton. Tych i tak myślę, że, znaczy tych nawet jak je zrobię, to i tak nie będę miał diamentowego, bo tutaj nie będę miał, więc z racji na to, że i tak na diamentowy nie dam szans, nie mam szans, tak się przedstawi właśnie te drużyny, które wyszły dalej. To zobaczycie zaraz. Tutaj mecz ćwierćfinał. Astralis Team Liquid, no finał ćwierćfinalny, no naprawdę. Ale aczkolwiek myślę, że w rozrachunku wyjdzie tutaj Astralis, ponieważ oglądałem ich mecze i naprawdę. No, Duńczycy naprawdę potrafią zaskoczyć, więc myślę, że tutaj Liquid. Sorry, ale nie. To miał być mój pretendent do wygrania tego turnieju, ale nie. Nie. Po prostu nie. Dalej mamy na to z Viscera Energy, no tutaj jak Navi ukąsi jedną mapę, chociaż no to naprawdę będzie dobrze. Avantgarde, Vitality, tutaj większość ogólnie ludzi daje, że Vitality zmierzy się w finale właśnie z Astralis albo Liquid, albo właśnie Energy. Aczkolwiek ja tu dam Avantgarde. Jako jedyna pewnie osoba, jestem szalony, ok? Dalej, ENCE Renegades. Tutaj właśnie drużyna, która wyeliminowała G2, przez co straciłem właśnie szansę na ukończenie tego wyzwania z fazy legend właśnie. No to dajmy dalej tutaj oczywiście ENCE. Dalej mam tutaj mecz Astralis Energy. Tutaj mi się wydaje, że dałbym, chociaż nie dam tu Astralis. Pewnie i tak Energy wygra tutaj, ale dam Astralis. Dalej ENCE Avantgarde, Easy for ENCE. I tutaj ENCE Astralis. Proszę bardzo, Easy for ENCE. Więc tak się przestawia mój pikem. Tutaj mam jeszcze jakieś te naklejki. Sorry, nie wysłałem z poprzedniego odcinka, bo wiecie, no rozpoczęcie i tak dalej. Trzeba się przygotować. Więc zostawiacie świeczki. Napiszcie świeczki dla mojego właśnie pikemu w komentarzu i dopiszcie Easy for ENCE. Hashtag Easy for ENCE i świeczka i zostawcie trading, to podrzucę parę tych naklejek i nie, takie MP7 chociażby, bo jakieś tutaj jeszcze mam. No, więc tak się przedstawia jeszcze raz mój pikem. No, ale wiecie co? Nie ubolewam nad tym jakoś bardzo, ponieważ ten Major i tak jest dość nieprzewidywalny, więc naprawdę będzie ciężko tutaj wytypować poprawnie zwycięzcę turnieju, więc znając życie, ja bym dał Astralis tutaj i pewnie i tak by nie pykło. Więc tak się przeczytaj mój pikiem. Jak mamy się bawić, no to się pobawmy w tej ostatniej fazie. No i co? Możecie napisać w komentarzu, jak się przedstawia wasz pikiem i napiszcie, o której byście chcieli filmy zobaczyć, no bo wiecie, rozpoczęcie teraz jest. Welcome back school. No.
Więc zostawcie tradingi ze świeczką i hashtag EasyForens. No i co, ja się będę z wami żegnał. Do następnych odcinków. Trzymajcie się i piona.